Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, ja wiem, co sobie pomyślicie, kiedy ostatnio tutaj byłaś, co tutaj znowu robisz, chociaż cię nie ma. Moi drodzy, sprawa wygląda tak, że faktycznie ten YouTube jest ostatnio zaniedbany, zdaję sobie z tego sprawę i chcę wrócić do regularnego nagrywania, ale na ten moment totalnie nie wiem, kiedy to nastanie. I nagrywam wtedy, kiedy po prostu mam czas i tyle. Natomiast na pewno powrócę, na pewno będzie regularnie, tylko jeszcze nie wiem kiedy, ale staram się bardzo. Także dziś filmik modowy. Mam nadzieję, że przyjmiecie mnie miło, że dacie łapkę w górę, taką motywację do tego, żeby nawet jak mam chwilę, żeby nagrywać i żeby też skomentować, bo to też daje kopa do przodu i daje no właśnie tą motywację i chęci do działania, więc bardzo będę Wam wdzięczna za wsparcie, chociaż lajkiem albo komentarzem lepiej, bo wtedy wiem mniej więcej, kto do mnie pisze. Także co, zaczynamy filmik modowy, proszę bardzo. Na pewno się zastanawiacie, z czym ona tutaj do nas przychodzi, tutaj jakaś garstka ubrań, tylko nie. Mamy tutaj paczuszkę od Mormua, polska marka. I w ogóle, co ja dzisiaj Wam powiem, jeżeli ktoś mnie śledzi regularnie, strasznie wyszłam w prawie, jeżeli chodzi o nagrywanie filmów, po prostu trzymajcie mnie, żebym dała radę, bo powiem Wam szczerze, jeżeli ktoś nagrywa, to wie, jak to jest trudno wdrożyć się na nowo, kiedy się od tego na chwilę odejdzie. Także skupiam się maksymalnie i jedziemy z tym. Jeżeli oglądacie mnie na Instagramie, to doskonale wiecie, że ostatnio byłam na zakupach i nie mogę nic znaleźć w sieciówkach. Słuchajcie, na siłę chciałam nawet coś kupić do odcinka. Klapa. Te rzeczy są tak słabej jakości i tak źle uszyte i tak marne są kolekcje teraz w czasie pandemii, że ja nie miałabym sumienia Wam wciskać po prostu kitów, żebyście to kupowali. Kompletny bezsens. Więc stwierdziłam, że w tym odcinku pokażę Wam ubrania z Mormua, z jednej polskiej marki, pokażę kilka mojej marki, bo mało pewnie osób wie, które nie śledzą mnie na Instagramie, że też taka marka powstała, nazywa się Czarodziejka, bardzo odkrywczo, prawda? Ale tak właśnie się nazywa, także pokażemy polskie marki ubrania tylko i wyłącznie. Natomiast innego razu stwierdziłam, że zamówię z Zary, słuchajcie, online ubrania, na przykład polskie. Online ubrania i zrobimy takie przymierzanie na żywo. Po prostu ja zamówię wszystko, co tam mi wpadnie w oko, bez już patrzenia po sieciówkach i dotykania, bo kiedy ja już coś dotknę, to już tego nie kupię, bo już widzę, że jest szajs. A jak zamawiam przez internet, to może być loteria i myślę, że to będzie ciekawy filmik. Na przykład Zara, Massimo Dutti i tam jeszcze coś wybiorę i zrobimy taki zbiorczy, fajny filmik, a może Anusz to jakaś perła się trafi. Także tak zrobimy, a teraz rozpakowuję i mierzę na żywo ubrania polskich marek. I tak wyglądają opakowania, są typowo eko i ja może słuchajcie po kolei. Najpierw odpakuję to i zobaczymy, co tam jest w środku. Powiem Wam szczerze, że zamawiałam to jakiś czas temu, już nawet nie pamiętam, co zamawiałam, więc w sumie przypomnę sobie razem z Wami. Dobra, jestem tu z Wami, otwieramy. Już sobie troszkę pomogłam, bo ja jestem jedną z tych osób, która jak otwiera, o, no to właśnie rozwala wszystko i nie potrafi tego zrobić ładnie. Więc karteczka Mormua i mamy tutaj taką kolorystykę ubrań, już mi się podoba. Pamiętam faktycznie, że zamawiałam coś typowo w takich pomarańczach, które mi się niesamowicie podobają i tutaj z granatem. I powiem Wam, że tutaj jestem bardzo ciekawa tej kurtki. Pakowała dla mnie ją Aga. O, zrobię Wam ostro. Proszę bardzo, ona wygląda tak. Jest to coś innego, metaliczna, w bardzo modnym zielonym odcieniu. Taka nadmuchana w trendach. Tutaj jeszcze mamy spodnie do dresu, no i plisowaną spódnicę. Wiecie, że ja plisy bardzo lubię, także po prostu ja Wam to zmierzę. I wszystko postaram się Wam zaprezentować jako zestaw, więc najpierw założymy bomberkę nadmuchaną w kolorze metalicznym zielonym. Do tego plisowaną spódnicę, taką oto zieloną, która tutaj z daleka wygląda na dość ciemną. Ona jest ciemna, ale bez przesady. Super właśnie sprawdzi się na jesień z karmelowymi odcieniami. I do tego wszystkiego założymy jeszcze taką rudawą bluzkę, taki pół mikrogolfik. Ja bardzo lubię takie rzeczy dopasowane, które włożymy w środek tej spódnicy, która mi spadła. I zestaw wygląda tak, spójrzcie tylko, ogólnie kolorystyka jest mega, ale nie będę ukrywać, że tutaj trzymam palcami, ponieważ moim zdaniem ta spódnica jest za duża,
i są dwa takie wnioski, że albo schudłam, albo rozmiarówka się zmieniła. Dopytam, dam wam znać, natomiast mam tą samą, a mimo to jest mi grubo za duża tutaj w pasie, ale możliwe, że schudłam. Jeżeli chodzi o jakość, to absolutnie nie ma do czego się przyczepić, jest po prostu fenomenalna, tak jak poprzednie kolekcje, te plisowane białe czy chabrowe, one są bardzo, bardzo wdzięczne i pasują do wielu stylizacji, więc jeżeli lubicie kolor zielony, to jest strzał w dziesiątkę. Jeżeli chodzi właśnie o golfik, tutaj z wysokim stanem do takich spódnic, to jest perełka, uwielbiam, pięknie się to komponuje i można również połączyć taki golfik na przykład z jeansami z wysokim stanem, białymi albo na przykład takim jasnym jeansem, to moim zdaniem jest hit. A jeżeli chodzi o kurtkę, to już w ogóle jest cudowna i to jest nowość w sumie w Mormua, bo jeżeli chodzi o golfiki, to one już były na przykład w kolorze białym, mam taki z zeszłego roku, jest cudowny. Natomiast jeżeli chodzi o kurtkę, nowość, taka metaliczna, bardzo w trendach, nadmuchana, bomberka, oversize'owa, podoba mi się super. I myślę, że z dresem ona będzie fajnie wyglądać, ale również z jeansami. No, można ją łączyć naprawdę ze wszystkim, to jest taka uniwersalna, fajna rzecz. I ona jest w trzech kolorach na Mormua, zaglądajcie i sobie zobaczcie. I tak to wygląda, jest ze mną kolarz, siema. Siemanko, siemanko. Słuchajcie, moda jest użytkowa, więc ze spodniami to wygląda tak i dla mnie taki zestaw jest fajny i daje okejkę. Jeżeli usłyszycie coś z okna, to proszę wybaczcie mi to, ale no, pan z wiertarką dzisiaj nie odpuszcza, czy tam jest ze szlifierką. Taki zestaw użytkowy, duża nadmuchana kurtka, golfik, przełamanie elegancją, spodnie większe, buty duże i kolorystyka moim zdaniem biel, ten pomarańcz plus taki metaliczny zielony, total fajnie. Proszę bardzo, dresik i on, słuchajcie, w Mormua, jeżeli chodzi o jakość, jest genialna. Ja już mam taki w kolorze gołębim, a to jest beż i tutaj wiodełkę, troszeczkę taki ciemny beż z jasnym beżem. Super one wyglądają, ładnie, one opinają sylwetkę, ale nie czuję się jak parówka w nich, a ja nienawidzę takich dresów, które takie jak taki leggings. One są takie akurat. Bluzy wyglądają bardzo zgrabnie. Jak się kolorze podoba ten dresik? No, przepiękny. Podoba ci się? Tak. Jest taki prosty, właśnie moim zdaniem nic dodać, nic ująć. Kolor bardzo fajny i można łączyć ten podstawowy kolor beżowy właśnie z różnymi kolorami pastelowymi. To mi się podoba. Jeszcze jedna ostatnia rzecz z Mormua to taka bluza. Bardzo dobrej jakości. W ogóle rzeczy z Mormua są fenomenalne, jeżeli chodzi o skład ubrań. Zresztą polskie marki z tego słyną, że zazwyczaj tak jest. Bo nie mamy produkcji masowej, nie szyjemy na dużą skalę, tylko skupiamy się indywidualnie pod klienta i przy mniejszej ilości ubrań można się skupić, można, wiecie, typowo wybrać najlepsze materiały właśnie dla klientów. Także tutaj zwróćcie uwagę na stronie, że naprawdę to są fajne jakościowo materiały i poprzeglądajcie sobie ubrania, że są w różnych też kolorystykach. I jedną z tych kolorystyk, jeżeli chodzi o bluzę, mamy tutaj taki beż, nie to właśnie rudawy, połączony z granatem i ta bluza może być super, może super pasować do tych na przykład tutaj dresowych, może super pasować z tamtą spódnicą i to są takie ubrania, dzięki którym stworzymy szafę kapsułową, czyli że rzeczy pasują do siebie. Kompatybilnie, zawsze nie mogę być tego słowa, udało mi się, czyli że możemy robić różne zestawy z kilku ubrań i to jest zawsze fajne, że wiecie, że macie jedną rzecz, na przykład dwie rzeczy, jeżeli chodzi o dół, jedną jako górę i można zrobić z tego dwa zestawy, a nawet czasami trzy. Także to jest fajne właśnie, jeżeli chodzi o powstanie tej marki, że większość rzeczy pasuje po prostu do siebie. Żeby zaprezentować wam, że te ubrania faktycznie pasują wszystkie do siebie, to patrzcie, ta bomberka też się fajnie współgra kolorystycznie, że to są takie kolory, które do siebie po prostu pasują, obojętnie co nie założycie. Trzymam tu telefon, bo sprawdzam dla was rabat, a marka Mormua taki rabat udzieliła i z kodem czarodziejka minus myślnik 20 albo minus 20, zobaczcie opis dokładnie, żeby niczego nie przekręcić, jest minus 20% rabatu na całą nową kolekcję, także koniecznie zajrzyjcie sobie, może coś wam się spodoba, a nóż można wtedy zaoszczędzić. I tutaj z wieszaczka właśnie zdjęłam ubrania jeszcze polskiej marki Merrill. Właściwie to jest marka, która mieści ubrania w swoim butiku polskich marek, rozumiecie?
czyli marka, która zrzesza wszystkie polskie marki w butiku stacjonarnym, ale możecie kupować również te ubrania online. I ja tutaj mam z Ola Voga, na pewno kojarzycie tą polską markę, bardzo fajne dresy mają, taką bluzę z falbankami w brudnym różu i do tego dopasowana spódnica, piękna taka falbaniasta z firmy chyba Ciara. Tak mi się przynajmniej pamiętam, chyba tak było. Linki będziecie mieć na dole w opisie do Instagrama, gdzie możecie w prywatnej wiadomości zamawiać te rzeczy. Także bardzo Wam polecam, bo też uwielbiam Merin. Po prostu tam są perełki totalne, więc trzeba oglądać story na Instagramie. Tam bardzo szybko rzeczy są wyprzedawane, bo też nie ma sporych ilości, jak to w polskich markach. I zobaczcie, ten zestaw z Merin wygląda tak. Bluza w takim kolorze brudnego różu, jednym z najbardziej ulubionych kolorów, jeżeli chodzi o polską jesień. Wiem, bo dziewczyny uwielbiają ten kolor. I do tego ta beżowa spódnica, ten zestaw wygląda super moim zdaniem. Ona jest tutaj na zameczek, fajnie dopasowana w talii, jeżeli chodzi o tą spódnicę. Taki zwiewny zestaw z ciężkim tutaj butem oraz ciężką bluzą. To jest ultra modne. Tak jak wcześniej mówiłam, zajrzyjcie w opis, bo tam będziecie mieć linka do Instagrama właśnie tej oto marki. Dziękuję. Nie będę, słuchajcie, tutaj zachwalać, bo nie jestem taką osobą, która mi się przechwala, czy mówi, o, takie super rzeczy stworzyłam, ale po prostu pokażę Wam. To są rzeczy z mojej marki, czarodziejka, sweterki, jak widzicie, róż króluje w tym sezonie. I tak jak tu mamy brudny róż, taką bluzę, to ja mam taką bardziej pastelową. I jeszcze też w ofercie mamy taką brudny róż. Szczerze Wam powiem, ich na ten moment nie ma, zostały one wyprzedane, ale jak się jeszcze pojawią, to zaglądajcie na Instagram, bo tam na story zawsze informuję. I to jest taki klasyk tutaj przy rękawkach z perełkami. Jeszcze Wam coś opowiem. Zobaczcie, jeszcze pokażę Wam dwie moje sukieneczki. Jedna taka w kolorze fioletowym, jedna taka tutaj w zielonym. Podobne fasony, ale się troszeczkę różnią. Viscoza tutaj premium, taka satynowa. Ogólnie, dlaczego Wam pokazuję te rzeczy, nie żeby mówić wow, 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 w ogóle kupujcie, tylko żeby zwrócić uwagę, że jak widzicie, te rzeczy polskich marek naprawdę przykładają się, jeżeli chodzi właśnie o kolorystykę, jeżeli chodzi o kroje, jeżeli chodzi o materiały i to jest dbałość o szczegóły, więc jeżeli macie ochotę zakupić cokolwiek z jakiejkolwiek marki, nie tylko mojej, to zachęcam Was, bo będą to na pewno udane zakupy i przede wszystkim, jak widzicie, mimo że sama tworzę, to wspieram inne polskie marki, bo wszystkim życzę dobrze i uważam, że każdy zasługuje na sukces, kiedy się stara i kiedy te rzeczy naprawdę fajne są. Także trzymam kciuki za wszystkich i jeżeli macie ochotę cokolwiek kupić z tych rzeczy, to zapraszam Was do opisu, bo tam będziecie mieć linki również na Instagramy tych marek oraz także na mój Instagram, gdzie też pokazuję różne rzeczy. Już słuchajcie, będę kończyć, bo ciągle włącza się aparat, gościu z młotem wali, leci samolot i słuchajcie, nie mogę tego skończyć, więc buziaczki do następnych filmów. Zaglądajcie tutaj na YouTube oraz na Instagram i mam nadzieję, że film Wam się podobał. Skomentujcie, jeżeli macie ochotę. Buziaczki. Pa, pa!